Wiesz, zawsze coś czułem, że jakiś tajemniczy, niewidziany kontakt energetyczny z innymi światami, przestrzeniami. Jest umysł i świadomość. Świadomość jest poza naszym umysłem, ona sobie jest gdzieś tam w przestrzeniach. I też jest, jak gdyby, ma różne wymiary, to zależy, do którego wymiaru sięgamy. Ludzie tak tego nie zrozumieją, a ja jestem na co dzień w siódmym wymiarze. Więc widzę to zupełnie inaczej, odbieram to zupełnie inaczej. Wejść do trzeciego wymiaru, drugiego, to jest w ogóle katastrofa. I przełączać się na sposób rozumienia świata tych ludzi. Jeżeli idzie się już pod wiatr, zaczynają dziać się inne sprawy. Płynie się z prądem, to płynie się z tymi wszystkimi śmieciami, które sobie płyną. Świadomość jest komputerem, jest twardym dyskiem, który zapisuje przekazy. Te przekazy mogą być kasowane. Nam bardzo dużo jeszcze brakuje, jeśli chodzi o wiedzę, o umiejętności, żeby sobie pokasować programy, które są nam w głowie niepotrzebne. W momencie, kiedy nasz umysł jest uwolniony od programów, tym bardziej sięga do wyższych wymiarów świadomości. Artyści mają głównie połączenie ze źródłem. Źródło to jest nic innego jak stwórca. Większego sensu jak nie malowanie. Sorry, właśnie to będę robił. Jeżeli sobie zadajesz pytanie, co to jest sztuka, naprawdę odpowiedzi nigdy się nie otrzyma. Dla mnie takim idealnym obrazem to jest obraz, który ma tylko kolor, ale w tym kolorze jest taka przestrzeń, że chciałby się wejść i z niej nie wychodzić. Wchodzisz w obraz, wiesz, i znikasz. Cały czas mówię, że wiesz, sztuka też i od świadomości zależy. Im wyższą mamy świadomość, tym nasza sztuka jest jak gdyby wyższa. Artyści mają i tak kanały potwierane i gdzieś skądś te swoje wizje czerpią. Na ile identyfikują się z jakimiś obszarami, bo ja nie mówię tu o takich tam realistycznych obrazkach, gdzie jest krowa na łące, trawka. To jest jak gdyby właśnie sztuka dla tych ludzi totalnie odciętych od wymiarów. Ale jest jeszcze coś ciekawszego. Obrazy albo mają wibrację dodatnią, albo mają wibrację ujemną. I jeżeli obrazy mają wibrację dodatnią, a będą przyciągały tych ludzi, którzy są w świetle,
Jeżeli obrazy mają wibrację ujemną, będą ściągały ludzi, którzy mają ciemną energię. I teraz na przykład byłem z jedną osobą w Muzeum w Szklarskiej Porębie i mówi: słuchaj Janusz, to akurat chodziło o któryś z obrazów Hoffmana, ten obraz mnie po prostu wciąga. Wciąga mnie taki wir. No i rzeczywiście, jak ten obraz zmierzyłem, to ma ponad minus 300 jednostek ciemnych energii. Także obrazy albo dają światło, albo je zabierają. Skale odpowiedzą na każde pytanie, ponieważ informacje, które są zawarte w przestrzeni, to jest energia. I wszystko jest energią. I teraz wystarczy tylko mieć połączenie z tymi energiami poprzez wahadło i dostajemy odpowiedź. Zadaję pytanie, ile lat mam budynek, w którym mieszkam? Pytam w setkach. 100, 150, pytam w jednostkach, 150. Miłość to jest wspanialsze uczucie. Z jednej strony mówi się, że to jest chemia, że gdzieś tam zostały uruchomione jakieś płyny w organizmie. To jest wszystko właśnie, to jest to dawanie, branie, to jest spojrzenie, zaufanie, że nie ma gry, bo tam gdzie jest gra, zaczyna się gra między dwoma dwojgiem ludzi, to już nie jest, to już miłość się kończy. Od wielu lat mówię, że na przykład na Szrenicy jest mały czakra. Szrenica jest bardzo energetyczną górą. Tak samo jak Łapski Szczyt. To są wszystko bardzo energetyczne góry i w energiach dodatnich są te miejsca. Czakranów na ziemi jest tyle, ile ma człowiek. Czakrany to są miejsca dobrej energii, pozytywnej energii. To są jakieś źródła, które biją po prostu niesamowitą energią z ziemi. Ja wielokrotnie patrząc na Szrenicę i kiedy się naświetlam, po prostu czuję energię, jak atakuje moje dłonie. To jest takie bardzo miłe dotykanie punktowe. Thank you.
jest dzień i noc. Jest, szczególnie to w rysunku, w grafice czarno-białej, jest światło i czerń. To oczywiście światło i czerń służy do pokazania przestrzeni i tak dalej, czyli do przekazania myśli. I jeżeli ktoś jest w ciemnych energiach, jego modlitwa nie dojdzie do źródła. Jeżeli możemy pokonać ciemność, czyli tych, którzy chcą nas zniszczyć, to musimy pójść w światło i tylko światłem ich możemy pokonać. Na tym to polega, że tam na przykład każdy człowiek na Ziemi ma średnio od 10 do 30 ludzi, z którymi jest połączony energetycznie. Cała rzecz polega na tym, żeby chyba odciąć jak największej ilości ludzi i zostawić tych najbardziej cennych, którzy dla Ciebie coś oczywiście znaczą. Bo każdy człowiek ma energię, ma ją pozytywną lub negatywną. Każdy człowiek ma światło i to światło to jest nasza aura między innymi. Jesteśmy świetlistymi istotami, żyjemy jednocześnie w dwóch innych wymiarach. To jest ciało astralne i to jest ciało eteryczne.